Witajcie. Chciałbym przedstawić Wam sposób połączenia zwykłego transformatora w układzie autotransformatora. Pokrótce powiem tylko dla osób mniej zorientowanych, że autotransformator to taki transformator, który daje nam na wyjściu pomniejszone bądź powiększone napięcie o taką wartość, jak dają jego cewki po stronie wtórnej. I by uzyskać to zjawisko, musimy połączyć sobie cewkę wejściową z cewką wyjściową w sposób szeregowy. Tak by to napięcie, które chcemy uzyskać, zsumowało się bądź odjęło od napięcia wejściowego. Ten konkretny schemat dotyczy urządzenia, jakim jest transformator dzwonkowy, którym możemy uzyskać 4 wielkości napięć, ale by nie komplikować od samego początku, pokażę Wam, jak to zrobić. Te kropki oznaczają początki cewek i ten transformator jest tak zbudowany, że gdybyśmy połączyli sobie ten odczep z tym odczepem i wykorzystali ten odczep jako wyjściowy, to napięcie odjęłoby mi się na wyjściu. Ja chciałem uzyskać w tym wypadku podniesienie tego napięcia, więc zrobiłem to na krzyż. Połączyłem sobie ten odczep transformatora na krzyż z tym odczepem wyjścia transformatora, uzyskując podniesienie napięcia. Równie dobrze można byłoby to zrobić łącząc ten odczep z tym odczepem i wtedy wyjścia byłyby odwrotnie, ale zrobiłem to w taki sposób, żeby łatwiej było to zrozumieć. Zajmujemy się tutaj łączeniem przewodu fazowego, czyli przewód neutralny jest jak zwykle dla nas przewodem wspólnym, czyli neutralny zasila nam transformator po stronie pierwotnej i jest przeniesiony automatycznie do wyjścia, które sobie przygotujemy w postaci na przykład gniazda wyjściowego z takiego transformatora, a przewód fazowy wykorzystamy do połączenia w transformatorze, do uzyskania tego podniesionego napięcia w tym wypadku o wartość, jaką wybierzemy w zależności od potrzeb i możemy ten przewód fazowy połączyć do dowolnego odczepu tego transformatora, uzyskując podwyższenie napięcia o te wartości podane tutaj na schemacie. Ten konkretny schemat dotyczy transformatora dzwonkowego, który może się wydawać bardzo słabym urządzeniem, bo ma tylko 8 VA. Ale jak zobaczycie później w części praktycznej tego filmu, jest to wystarczające urządzenie do tego, by uzyskać prądy 8-10 A, na przykład podczas ładowania akumulatora, używając do tego zwykłego prostownika. Powiem Wam jeszcze o tym, w jaki sposób sprawdzić, czy nie przeciążamy sobie, aby naszego transformatora, by go po prostu nie przegrzać, czy nie spalić. Producenci, podając te napięcia 8, 12, 24 V, zakładają, że te napięcia zostaną uzyskane dopiero przy znamionowym obciążeniu tego transformatora. Czyli takim, który nie przekracza mocy podanej przez producenta, w tym wypadku, którym ja Wam tutaj pokażę, to 8 VA. I by to stwierdzić, należy zmierzyć sobie napięcie na odczepie, który wykorzystamy do połączenia. Podczas pracy jałowej transformatora to napięcie podane przez producenta zawsze jest o kilka voltów wyższe. I dopiero podczas obciążania tego autotransformatora, mierząc napięcie na odczepie, który wykorzystamy, jesteśmy w stanie stwierdzić, czy wykorzystujemy już 100% mocy tego transformatora, czy może jeszcze nie, a może już go przekroczyliśmy. Jeżeli to napięcie na odczepie na przykład 8V przekracza nam jeszcze to 8V, wynosi ono na przykład 10, 11 czy 12V, to znaczy, że jeszcze możemy spokojnie obciążać ten transformator, dlatego że nie obciążyliśmy go jeszcze w takim stopniu, żeby dał on nam 100% mocy. Jeżeli uzyskamy te 8V, to jest to dla nas znak, że osiągnęliśmy 100% mocy tego transformatora i nie należy go bardziej obciążać. I w dalszej części tego filmu pokażę Wam, jak w sposób praktyczny pomierzyć sobie transformator i jak połączyć go na fizycznie posiadanym przez siebie urządzeniu. Myście mieli już mniej więcej rozeznanie w tym, jakie moce możecie uzyskać i jaki prąd ładowania z poszczególnych odczepów tego transformatora dzwonkowego. Przygotowałem Wam taką krótką, skrótową informację, żebyście po prostu nie przekraczali tego prądu ładowania przy konkretnych odczepach, czyli na 8V nie przekraczamy 11, przy 12V na tym odczepie 8A i przy tym najwyższym napięciu nie przekraczamy 4A podczas ładowania akumulatora i myślę, że w żaden sposób nie przegrzejemy wtedy tego małego transformatorka dzwonkowego. Jak widzicie, mamy transformator dzwonkowy połączony według schematu, który tu naszkicowałem. Zmierzymy sobie napięcie. Na wejściu mamy około 240 V. No ja mam po prostu bardzo wysokie napięcie sieci. Na wyjściu, tu gdzie widzicie 8 V, transformator podczas biegu jałowego, czyli jak widać bez obciążenia, ma na wyjściu około 12V. Na wyjściu 12V jak widzicie waha się w okolicach między 15 a 17. Na tym najwyższym 24V dochodzi nawet do 30V. I możemy sobie jako dodatkowe napięcie w tym miejscu zmierzyć jeszcze okolice 15-16V, ale to jako coś dodatkowego. I zapamiętaliśmy, na wejściu było 240, a teraz, tak jak zaobserwowaliście, podpinamy się do przewodu neutralnego i do wyjścia z autotransformatora i mamy napięcie około 250 do 255 V, w zależności od tego, co się dzieje w danym momencie w sieci. Na kolejnym odczepie 12V, jak widać, kolejne kilka voltów więcej. Na 24V jest to już 270 V. Na przykładzie prostownika 15A firmy Masta pokażę Wam, jak obciążając mocno ten prostownik, to małe trafo jest w stanie nam obsłużyć takie obciążenia. Podepnę tutaj jeszcze czujnik temperatury, żebyśmy widzieli, czy ten transformator się nam nie grzeje, albo jakie temperatury osiąga przy danym obciążeniu. I zobaczymy, jak będzie zachowywać się całe to urządzenie. Zaczniemy sobie nasz test od sprawdzenia samego prostownika podłączonego bezpośrednio do gniazda sieciowego przy napięciu około 13V, 13 do 13,2V, dlatego że jest to mniej więcej napięcie, przy jakim rozpoczyna się ładowanie dość mocno rozładowanego akumulatora. I na tym małym mierniku możecie obserwować sobie wartości napięcia i prądu, jaki w tej chwili płynie do akumulatora. Akumulator jest przeze mnie obciążany w tej chwili dodatkowo żarówkami i opornicą, która obniży mi do tych wartości napięcie na akumulatorze, by wymusić maksymalne wartości prądu, jakie chce uzyskać z prostownika, żebyśmy mogli po prostu porównać sobie wartości uzyskiwane na różnych odczepach z różnymi napięciami tego transformatora dzwonkowego i będziemy badać sobie obciążenie i wydajność tego małego transformatora. Jak widzicie, w tej chwili płynie tutaj około 10 A do akumulatora. Zaraz przepnę do naszego autotransformatora prostownik i będziemy robić pomiary. Prostownik podpięty do autotransformatora. Włączamy zasilanie. Napięcie nam mocno wzrosło, prąd spadł, więc uruchamiam obciążenie, by znowu zmusić ten prostownik do cięższej pracy. Jak widzicie, już pod obciążeniem nie schodzi tak chętnie poniżej 13,3 V, dobił teraz do 13,2 V i prąd, jaki osiągamy maksymalny, w tej chwili jest już o 1 A większy. Napięcie wejściowe do autotransformatora mamy takie, jak widać. Napięcie wyjściowe mamy już powiększone z autotransformatora i w tej chwili mamy około 245 V. Prąd maksymalny wzrósł nam tutaj około 1 A i spróbujemy sobie zrobić to samo na każdym z tych odczepów, ale oczywiście po uprzednim sprawdzeniu wydajności naszego transformatora w tej chwili, jak widać, przy tak ogromnym prądzie dobiliśmy ledwo do znamionowej wartości mocy tego transformatora, bo osiągnęliśmy, jak widać, w tej chwili jego deklarowane wyjściowe napięcie 8 V, które lekko przekraczamy tym moim regulowanym prostownikiem. Możemy zmniejszyć tę wartość obciążenia, tak żeby nie obciążać po prostu zbyt znacznie tego autotransformatora, ale mój cel w ogóle używania tego transformatora, moim celem nie jest podniesienie całkowitej mocy tego prostownika i osiąganie tutaj jakichś niebotycznych prądów podczas pracy tego urządzenia, bo oczywiście może to nie być dla nas korzystne i wskazane, bo go przegrzejemy. Bardziej chcę się skupić na końcowej fazie ładowania akumulatora, gdzie są nam potrzebne troszkę wyższe napięcia, by osiągnąć wyższy prąd wysycania, więc nie będę się tutaj zbytnio skupiał i zbytnio znęcał nad tym prostownikiem, bo nie o to mi chodzi. I zaraz przepnę na wyższe napięcie, zobaczymy, co uda nam się tam uzyskać. Podpiąłem w tej chwili kolejny odczep o wyższym napięciu, dodający nam 12 V. Jak widać, w tej chwili na wyjściu bez obciążenia, to znaczy już z lekkim obciążeniem, bo tu, jak widzicie, płynie już w tej chwili prąd z prostownika około 2 A. Ja go wyłączę jeszcze na moment, ale jak widzicie, w tej chwili mamy tu bieg jałowy tego transformatora i będę tu stopniowo podnosił prąd ładowania i zwiększał obciążenie, tak żeby nie spalić sobie prostownika, bo on też ma ograniczoną wydajność i też może się po jakimś czasie po prostu przegrzać. Ale zobaczcie, mamy w tej chwili podpięte uzwojenie o wartości 12 V. Zobaczcie, jakie napięcie uzyskujemy w tej chwili na tym odczepie pod obciążeniem. Wygląda na to, że lekko go przeciążyliśmy, więc musimy troszkę zmniejszyć prąd ładowania na tym transformatorze. Ale i tak zobaczcie, że prąd ładowania ciągle jest dosyć znaczny. Zobaczcie, w tej chwili uzyskaliśmy mniej więcej znamionową moc tego transformatora, bo obciążyłem go w taki sposób, żeby osiągnąć znamionowe napięcie na wyjściu tego odczepu 12V. I zobaczcie, mamy w tej chwili około 8 A, którym ładuje się akumulator. Żeby warunki były porównywalne, ja zmniejszam troszkę obciążenie, żeby dojść do tego napięcia mniej więcej 13,2 V. I przy takim napięciu będziemy obserwować prądy. Mniej więcej mamy w tej chwili 7,5 A, którym ładuje się akumulator. I zobaczcie, w taki sposób możemy sobie trwale obciążyć to trafo. W pomieszczeniu, w którym się znajduje, jest dosyć zimno, ale zobaczcie na temperaturę. To jest czujnik, który jest przyklejony do tego transformatora. Na razie jest na nim jeszcze 18 stopni, więc w ciągu kilku minut, które to trafo jest podpięte, na razie nic się z nim złego nie dzieje. Podepnę go jeszcze na chwilę do tego najwyższego napięcia, które myślę jest najmniej użyteczne ze względu na to, że to napięcie jest już po prostu bardzo wysokie i przestrzegałbym przed podłączaniem do tak wysokiego napięcia jakiegokolwiek już urządzenia, w którym występuje elektronika. O ile ten regulator jeszcze to wytrzyma, o tyle w prostownikach wyposażonych w elektroniczne sterowanie napięciem końca ładowania możemy sobie prostownik już zniszczyć, więc nie radziłbym tego robić. Możemy to podpinać tylko do prostowników, gdzie wiemy, że nie ma żadnej elektroniki oprócz transformatora, kilku diod prostowniczych, ewentualnie tyrystorowego regulatora przepływu prądu. Mamy podpięty w tej chwili ten odczep 24V i jak za chwilkę zobaczycie, on najsłabiej da nam się obciążyć. Najszybciej dojdziemy do tego napięcia znamionowego na tym odczepie. Jak widać już w tej chwili przy prądzie około 4 ampery. Napięcie spada nam do wartości znamionowej. Więc myślę, że jeśli chodzi o początek ładowania, jest to najmniej użyteczny odczep, którego w zasadzie myślę, że nie powinno się w ogóle podłączać, dlatego że tak naprawdę od razu przeciążymy ten transformatorek. Ewentualność jest taka, że podepniemy do tego mały prostownik, na przykład Elsin 6A, który w rzeczywistości daje około 4-5 A. W tamtym wypadku to napięcie 24V może się wydać użyteczne, dlatego że tam nie przekraczamy w zasadzie tych prądów, ewentualnie tylko trochę, w granicach 4-5 A, więc też przez krótki czas ewentualnie ten mały transformatorek może być lekko przeciążony i nie powinno mu się po prostu wtedy nic stać. Ale teraz chcę Wam pokazać to, co mnie najbardziej interesuje, czyli podniesienie napięcia podczas końca ładowania. I tak naprawdę chodzi o prąd wysycania, dlatego że możemy podnieść sobie wartości prądów wysycania w okolicach 16,2 V, takich napięć i prądów, które są użyteczne do ładowania dużych akumulatorów. Dlatego że prąd między 1 a 2 ampery, które dają nam często prostowniki różnych marek, no są wystarczające do ładowania, ale jakichś mniejszych akumulatorów w granicach 60-70 amperogodzin, ale gdy ktoś kupuje prostownik, na przykład 15 amperowy i chce nim naładować akumulator powyżej 100 amperogodzin, często niestety może się okazać to trudne ze względu na zbyt niskie napięcia, jakie dają prostowniki. I po to właśnie pokazuję tę metodę, żebyśmy mogli po prostu przyspieszyć sobie ładowanie i usprawnić go podczas ładowania bardzo dużych akumulatorów. W tej chwili ten prostownik jest ustawiony na maksymalną swoją moc. Obciążyłem go dodatkowo żarówką, żeby utrzymać stałe napięcie i przy tym stałym napięciu będziemy obserwować sobie wartość prądu. W tej chwili jest podpięty bezpośrednio do gniazdka sieciowego, którym jest napięcie około 230 kilku voltów, czyli też niestety zmniejszyło nam się napięcie w sieci w tej chwili, na co ja nie mam wpływu, ale staram się to robić w sposób jak najbardziej porównywalny, więc na ile to możliwe. Obserwujcie sobie w tej chwili prąd około 3,7 A bezpośrednio z sieci. Przepniemy go do autotransformatora z dodatkowymi 8 V i zobaczymy, jaki popłynie nam prąd przy tym samym napięciu, które będzie nam zasilać akumulator. Ja oczywiście będę to korygował obciążeniem, żeby doprowadzić do tego stałego napięcia. Zobaczcie, od razu napięcie podskoczyło, dlatego że wyższy prąd płynie z prostownika. Więc ja zwiększam obciążenie żarówkami. I zobaczcie, jaki mamy zysk na wyjściu. W tej chwili jest to no, trochę więcej już niż 1 A. Ale chcę zwrócić Waszą uwagę na to, że transformator, który się znajduje w tym prostowniku Masta, ma dosyć wysokie napięcie ładowania, więc on tak naprawdę nie wymaga jakiejś wielkiej korekty do ładowania nawet dużych akumulatorów. Po prostu ja nie dysponuję w tej chwili innym prostownikiem, innego producenta, który ma z tym problem, ale wiem, że są użytkownicy, którzy skarżą się na to, że jest problem z naładowaniem tak dużych akumulatorów, więc dlatego ja też o tym mówię i to pokazuję. I spróbujemy sobie zaraz przepiąć jeszcze na cewkę o wyższej wartości napięcia i zobaczymy, jaki prąd nam popłynie. Ja tutaj wyłączyłem sobie napięcie w gniazdku, więc mam listwę z wyłącznikiem, więc zwracam Wam uwagę, gdybyście tutaj próbowali pod napięciem coś robić, to nie polecam. Włączamy, zwiększam obciążenie, żeby doprowadzić znowu do mniej więcej tego samego napięcia ładowania, żeby ustabilizował nam się prąd, który będziemy sobie obserwować. OK. I zobaczcie, przy tej wartości prądu, którym teraz wysycamy sobie swój akumulator, który już powoli zbliża nam się do 6 A. Zobaczcie, to małe trawko dzwonkowe ciągle jest jeszcze dalekie od przeciążenia, bo zobaczcie, przy uzwojeniu 12V mamy jeszcze cały 1 V zapasu mocy. Oczywiście zapasu napięcia, bo moc w domyśle. Ale zobaczcie, co się tutaj stało. I myślę, że w tym wypadku nie warto już w ogóle podpinać tej ostatniej cewki 24V. Ale co możemy sobie tutaj zrobić jeszcze, to pokażę Wam bez obciążenia, co się stanie, nie zwracając uwagi w tej chwili na napięcie, dlatego że to ten akumulator pozwala na taki wzrost. Jaka będzie różnica pomiędzy autotransformatorem, prądem przez autotransformator, bo chcę zejść tutaj do jakiejś minimalnej wartości przy maksymalnych ustawieniach tego prostownika, żeby można było zaobserwować różnicę. Zobaczcie, mamy teraz z autotransformatora no blisko 4 A, między 3,5 a 4. A w tej chwili mamy bezpośrednio z sieci taką wartość prądu. Więc biorąc pod uwagę, że taki prąd pojawiłby się nam na przykład w okolicach 16 V, 16,2 V i ładowalibyśmy duży akumulator 80, 120, 140 amperogodzin, myślę, że trwałoby to kilka dni. A tutaj używając sobie za 20 zł małego transformatorka dzwonkowego, który umiejętnie podepniemy do sieci, możemy przyspieszyć sobie cały proces ładowania i prąd uzyskać dużo wyższy, bo podczas ładowania dobrze dobranym prostownikiem nie powinniśmy zobaczyć tutaj napięcia wyższego niż 16,8 V, więc ten prąd ładowania też będzie dużo wyższy i w tej chwili myślę, ten prąd, który tutaj widzicie, stanowi 5% mniej więcej z akumulatora 100 amperogodzinnego, więc myślę, że jest to idealny prąd w tej chwili do wysycania takiego dużego akumulatora, bo przy wzroście napięcia na tym akumulatorze prąd ładowania nam spadnie jeszcze do niższych wartości, co myślę bardzo wydatnie przyspieszy cały proces ładowania akumulatora do 100%, podnoszenia gęstości do poprawnej 1,28 i całe nasze ładowanie stanie się po prostu dużo bardziej wydajne i ekonomiczne czasowo i wydajnościowo po prostu przy użyciu tego małego urządzenia. Podczas testów nie zobaczyłem tutaj wyższej temperatury niż 40 stopni, więc on w tej chwili po około pół godzinie pracy przy obciążeniu mniej więcej 4 A z prostownika, czyli takim jakimś średnim prądzie ładowania, zobaczcie, on nie przekracza 30 stopni, więc cały czas poruszamy się tutaj w prądach czy mocach pobieranych z tego autotransformatora, nie przekraczających jego znamionowych wartości. Więc ktoś, kto by się dziwił, że takie urządzenie można w ogóle wziąć pod uwagę, to myślę, że w tej chwili po tym teście uwierzy, że jest to możliwe i że jest ono bardzo użyteczne i bardzo tanie. Bo do tego sposobu podłączenia nie musimy nawet kupować tego urządzenia, ale specjalnie wybrałem go ze względu na cenę, bo możemy wykorzystać do tego na przykład transformator toroidalny 12V, który nam leży na przykład gdzieś nieużywany, bo przeszliśmy z oświetlenia halogenowego na oświetlenie LED i ten transformator przestał być dla nas użyteczny. I po prostu możemy go wykorzystać do połączenia jako autotransformator, bo jak widzicie, dodatkowe 12 V robi nam dużą różnicę podczas ładowania, gdy w sieci mamy na przykład nie tak jak ja 240 V, tylko 220, a może 215 czy 210, bo znajdujemy się gdzieś na działce, garażu oddalonym od transformatora, bądź też nawet w domu, który jest daleko od transformatora i mamy zbyt niskie napięcie do efektywnego ładowania akumulatorów, czy do efektywnego w ogóle korzystania z sieci energetycznej, którą mamy w domu. Ale tu już nie będę się dalej rozgadywał, bo myślę, że to, co pokazałem Wam w tej chwili, jest no, bardzo fajnym sposobem na to, żeby poprawić sobie parametry pracy swoich urządzeń w domu. Tylko uczulam, nie przesadzajcie z napięciami, bo możecie sobie uszkodzić elektronikę w urządzeniach, także jest to, myślę, przeznaczone głównie do urządzeń, gdzie tej elektroniki jest mało albo jej w ogóle nie ma, bądź też wiemy, że nam napięcie w sieci nie wzrośnie powyżej 245 V, które jest mniej więcej taką standardową wartością dopuszczalną w sieci dla urządzeń elektronicznych. No i to tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo za oglądanie i zapraszam do kolejnych filmów, które może jeszcze będę przygotowywał na różne ciekawe, myślę, tematy. Także pozdrawiam i do usłyszenia.